Środowy poranek, dzień dobry, mówimy Państwu z Malinki, gdzie jak widać rozpoczęła się budowa tężni solankowej. Tutaj przy ulicy Tarnopolskiej powstaje pierwsza w naszym mieście tężnia o powierzchni 186,5 metra kwadratowego. Miejsce to zatem zyska na atrakcyjności, funkcjonalności, a przede wszystkim przyczyni się do poprawy zdrowia i samopoczucia naszych mieszkańców. W bezpośrednim sąsiedztwie tężni powstanie także strefa relaksu. Zostaną zamontowane tutaj urządzenia, elementy architektury małej, urządzenia takie jak hamaki, leżaki czy też huśtawki. Powstanie także strefa piknikowa z naturalną polaną, więc będzie tutaj można naprawdę już niebawem przyjemnie spędzić czas. Oprócz tego wybudowany zostanie plac zabaw z wieloma urządzeniami, z urządzeniami dla najmłodszych, także takimi, z których będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, ale będą także tutaj ustawione sprzęty do ćwiczeń dla seniorów. Zatem przestrzeń ta zmieni się nie do poznania, zyska nowy blask, a zakończenie prac planowane jest na początek przyszłego roku.